Cześć, witajcie na kanale Sportowe Testy. Od premiery nowych Feniksów minęło już chwilę. Mieliśmy okazję pobawić się nimi, poznać nowe funkcjonalności, a przede wszystkim potestować, zobaczyć, w czym nowe Feniksy są lepsze od wersji 6X. W tym materiale pokażemy szczegółową analizę śladu GPS. Przeanalizujemy zapis śladu modelu 7X w wersji Sapphire Solar i porównamy go do realnie pokonanej ścieżki oraz do zapisu śladu z modelu 6X Pro. Na potrzeby testów zrobiliśmy szereg treningów w różnych konfiguracjach terenowych. Skupimy się na jednym i dosyć szczegółowo prześledzimy go, tak żebyście zobaczyli tendencje, które są w obu zegarkach, i to będzie mieszana trasa, niska zabudowa plus las, trasa około 7-kilometrowa. Na koniec pokażemy ścieżki dwóch innych tras, jedną w otwartym terenie i drugą w gęstej zabudowie dosyć wysokich bloków mieszkalnych na typowym miejskim osiedlu. Według specyfikacji siódma wersja Feniksów zmieniła się nieco od swoich poprzedników, jeśli chodzi o GPS. Jest nowy moduł, ale przede wszystkim w wersji Sapphire mamy możliwość włączenia obsługi wszystkich systemów GPS jednocześnie i obsługi wielu pasm częstotliwości. Wydaje się, że te zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na dokładność rysowania śladu. A jak jest w rzeczywistości? Zobaczymy. Przejdźmy więc do ustawień. Na początek 7X. Wszystkie ustawienia dotyczące GPS-a znajdziemy w systemie. To trochę ułatwia i jest inaczej niż w 6X, który zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o ustawienie satelit, to mamy możliwość ustawienia różnej dokładności. I tutaj ustawiamy największą dokładność, czyli wszystkie systemy GPS plus wielopasmowość. Tak jak mówiłem, nowość, jeżeli chodzi o poziom dokładności. A jeżeli chodzi o zapis danych, to też zapis co sekundę, czyli najczęstszy z możliwych. OK, mamy ustawione. Teraz 6X. Tutaj warto zwrócić uwagę, że ustawienia GPS są w trochę innym miejscu niż w 7C. Nie są wszystkie w systemie, tylko w ustawieniach danej aktywności. Jeżeli chodzi o systemy GPS, to możemy wybrać dwa: GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo. Więc tutaj ta dokładność jest mniejsza, nie ma możliwości, tak jak w 7C, wyboru wszystkich. 6 ustawiliśmy na GPS i GLONASS. To jest standardowym ustawieniem tego modelu. Teraz w systemie przechodzimy do częstotliwości zapisu i tutaj podobnie jak w 7C ustawiamy zapis danych co sekundę, czyli najbardziej dokładnie z możliwych. OK, przejdźmy w takim razie do analiz właściwych. Pierwszy bieg, który chciałbym pokazać Wam bardziej szczegółowo, to jest bieg 7-kilometrowy mieszanej zabudowy. Pierwsza część biegu po miarę krętych uliczkach zabudowy jednorodzinnej, a druga część biegu w lesie. Na mapie widzicie trzy ślady. Linia żółta to jest oznaczona faktyczna linia biegu. Linia niebieska to jest linia zarejestrowana przez Feniksa 7X, a linia pomarańczowa przez Feniksa 6X Pro. Dobra, i popatrzmy w szczególe. 7X idzie nieco bliżej śladu faktycznego niż 6X, który zatacza szersze łuki. Tutaj ten ślad idzie bardzo podobnie. Biegłem po lewej stronie chodnika, ślady idą bardziej po prawej stronie. Nie są to jednak duże różnice. Możemy przejść sobie do analizy odległości, na przykład tutaj to są 4 metry, jeżeli chodzi o 6X to jest 5 metrów. I tutaj sytuacja się też odwraca, na przykład bliżej jest
6X, 7X, nieco dalej. Ale to są kilkumetrowe różnice. Ok. Idziemy wąską uliczką. W miarę spójnie i mamy pierwszy zakręt. I co ciekawe, 7X poszedł bardzo prawidłowo, a 6X skrócił ten zakręt. I teraz zobaczmy sobie, o ile go skrócił. Ok, i tutaj mamy ścięcie na poziomie 9 metrów. A 7X nadspodziewanie. Dobrze. Dalej mamy niewielkie falowania jednego i drugiego zegarka i kolejny zakręt. I tutaj z kolei 7X też ściął nieco. 6X bardziej wyszedł szeroko z zakrętu. 7X ewidentnie szybciej złapał prawidłowy ślad. Dalej jest nieźle. Tutaj widzimy, że 6X też nieco bardziej odszedł z sygnałem, ale cały czas to są różnice 1-2 metrów. Kolejny łuk i zakręt, całkiem nieźle, oba zegarki. I idziemy dalej. 7X wyraźnie częściej jest bliżej faktycznego śladu, ale to, tak jak powiedziałem, nie są duże różnice. Cały czas jesteśmy na tym etapie zabudowy jednorodzinnej. Tutaj ten fragment jest ciekawy. Przebiegłem przez pasy. 6X ewidentnie poszedł szerszym łukiem. Zobaczymy, jaka to jest różnica. Ok, i to jest 8 metrów. 8 metrów różnicy i idziemy tutaj dalej. I tutaj zaczynają się już większe perturbacje, jeżeli chodzi o 6X. Popatrzcie. Bieg po tej stronie chodnika. 6X nieco odskakuje, również o te kilka metrów. I tutaj, po tym wirażu, ewidentnie poszedł dużo, dużo szerzej. I to widać, że wszedł nawet na posesję. I tutaj zobaczymy, jaka to jest różnica odległościowa, bo wydaje się, że tu już jest więcej. I to już jest 16 metrów. Więc to już jest większa różnica. I ona idzie całą tą ulicą. I później po kolejnym wirażu znowu ślady idą bardzo blisko siebie. I następny wiraż. I znowu 6X trochę niedoszacował tego dystansu i ściął bardziej ten zakręt, ale później już całkiem poszedł inną drogą, bo ślad rzeczywisty i siódemka przechodzi na drugą stronę ulicy i tak faktycznie było, a szóstka zostaje po tej ulicy, po tej stronie, której był. I teraz zobaczmy, jakie to są odległości. Ok, 8 metrów. Przejście przez pasy. Siódemka idzie niemal idealnie ze śladem. Ok, tutaj był zawrotka. Wszystkie zegarki zarejestrowały to w miarę prawidłowo. I dalsza część trasy. Kolejny wiraż. Szóstka nieco przycięła. Kolejny. Tutaj zobaczymy, jaka to jest różnica. I to jest różnica na poziomie 11 metrów. Tutaj znowu wiraż. Wchodzimy w teren zalesiony. Aczkolwiek robiliśmy te testy zimą, więc drzewa nie powinny stanowić istotnej bariery dla GPS-u, bo nie ma liści, więc powinno być lepiej. Tutaj jest szóstka znowu nieco przycięła zakręt. Zaraz zobaczymy, jaka to jest wartość. Ile to jest metrów? Ok, na przykład tutaj 13 metrów, więc trochę więcej niż było przed chwilą. No i las. W lesie
tutaj znowu cały czas siódemka idzie bliżej tego śladu rzeczywistego, szóstka trochę bardziej faluje. Tutaj oba idą bardzo podobnie. Tutaj szóstka znowu trochę odchodzi. Zobaczymy, jaka to jest odległość. 10 metrów. Tutaj zbieżnie, ale faktycznie widać, że ta siódemka, ślad tej siódemki jest bardziej wyrównany, bardziej spokojny i zbliżony do tego faktycznego, a szóstka nieco odchodzi. Tutaj znowu mamy taki fragment, gdzie ta szóstka bardziej odeszła. Zerknijmy, jaka to jest różnica. Na przykład tu 14 metrów, więc już nieco więcej. I tu idzie również ten łuk, idzie dużo szerzej. Zobaczymy jeszcze tutaj, jakie to są odległości. Tutaj sprawdzimy sobie. Jest 11 metrów, jeżeli chodzi o szóstkę, a jeżeli chodzi o siódemkę, to jest 5 metrów, czyli dwukrotnie mniej. Ok. Na kolejne dwa biegi chciałbym, żebyście spojrzeli z innej perspektywy. Perspektywy rzutu 3D, tak żebyście mogli zobaczyć, jak ślad zachowywał się w zależności od ukształtowania terenu. Bieg drugi to była otwarta przestrzeń, głównie pola, niewielka, rzadka zabudowa. Popatrzcie na ślad, jak się zachowywał, a w międzyczasie podsumujemy sobie i zestawię najważniejsze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o analizę GPS w tych biegach. I co najważniejsze, co zauważyliśmy? Model 7X ma zauważalnie lepszy ślad GPS w porównaniu do modelu wcześniejszego. Średnie odchylenie od rzeczywistej ścieżki biegu wynosi około 2 metrów przy 4-6 modelu 6X Pro. Ścieżka modelu 7X jest zdecydowanie bardziej stabilna, to znaczy ślad często jest po jednej stronie realnej ścieżki, dodatkowo sama ścieżka jest łagodniejsza i smuklejsza. Natomiast ślad szóstki jest zauważalnie bardziej poszarpany. Częściej przechodzi z jednej strony na drugą i co najgorsze, to odchylenia od rzeczywistości są większe. Siódemka lepiej radzi sobie też na zakrętach, głównie takich ostrych 90-stopniowych. Często zdarzało się, że 7X idealnie odwzorowywał pokonywane zakręty. Szóstka dużo rzadziej precyzyjnie pokazywała zakręty prawidłowo, na ogół je ścinała lub pokonywała z opóźnieniem. W siódemce nie zaobserwowaliśmy ścinania, ale również przytrafiały się sytuacje z opóźnionymi zakrętami. We wszystkich trzech testach siódemka wypadała średnio lepiej niż szóstka. Są to zauważalne różnice i poprawa tego parametru w najnowszym modelu Garmina nie podlega dyskusji. Wnioski te potwierdzają wszystkie trzy biegi w różnych warunkach. Trzeci bieg w wysokiej zabudowie pokazał dodatkowo, że odbiorniki GPS obu zegarków mają większe trudności z prawidłowym rysowaniem śladu biegu. Zarówno szóstka, jak i siódemka notowały gorsze wyniki przy wysokiej zabudowie, tyle że te pogorszenie było proporcjonalne do pozostałych wyników. To znaczy, sumarycznie i tak ślad 7X był lepszy od śladu 6X. Reasumując, przewaga siódemki nad szóstką jest niezaprzeczalna. Na tyle znacząca, że być może naprawdę jest to argument kuszący dla klientów do rozważenia i przejścia z szóstki na siódemkę. Nie oznacza to jednak, że jest idealnie. Nadal jeszcze jest sporo przestrzeni na poprawę, zwłaszcza w wysokiej zabudowie. Ale to zdecydowanie i tak jest krok w dobrą stronę i myślę, że największych malkontentów, jeżeli chodzi o niedoskonałości śladu w szóstce, tutaj siódemka trochę uciszy. W tym odcinku to już wszystko, ale GPS to nie jedyny parametr w takich zegarkach, który jest ważny i warty przetestowania. W kolejnym filmiku zajmiemy się czujnikiem tętna i jego dokładności. Jeżeli nie chcecie przegapić, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki, do zobaczenia. A Was zostawiam jeszcze na chwilę ze śladem GPS w wysokiej zabudowie. Miłego oglądania.